Z dala od polityki. No to jest hasło powtarzane wielokrotnie przez włodarzy miasta, ale pan kwestionuje tą regułę. Też wypowiadał się pan tutaj w trakcie, że polityka tak dla mieszkańców. Oczywiście, no, polityka sama w sobie, tak jak my ją rozumiemy, jest działaniem dla dobra wspólnego i to jest coś, czego się na pewno nie należy wstydzić. Natomiast rzeczywiście Donald Tusk i Platforma Obywatelska ileś lat temu zainicjowały taką właśnie dziwną akcję, kiedy pierwszy polityk kraju nagle próbował wszystkim mówić, żeby się przestali zajmować polityką. Widocznie doszedł do wniosku, że polityka, którą uprawia, jest wstydliwa i należy się jej wstydzić. No jeżeli tak rzeczywiście uważa, jeżeli tak uważają też władze Grudziądza, no to jest właściwie ich problem. Dlaczego się wstydzą, czemu się wstydzą, czy mają do tego powody. Natomiast my nie ukrywamy, że chcemy uprawiać politykę, ponieważ działanie dla dobra ludzi, organizowanie ludzi dla realizacji wspólnych celów jest czymś zaszczytnym, z czym się należy szczycić, a nie czego należy unikać. Dlatego tak, my chcemy robić politykę. Chcemy robić politykę w Grudziądzu, chcemy robić politykę w Polsce dla dobra i Grudziądza, i Polski. No i w tym miejscu trzeba zadać takie pytanie, bo to ono się przewija wielokrotnie wśród dyskusji. Był taki czas, był taki moment, kiedy pan powiedział, że odchodzi z polityki, że pan już, że, no, że wyjedzie z tego pan miasta. Wielokrotnie te osoby to ten. Dlatego muszę spytać o to, żeby sprawa była jasna. Dlaczego pan wrócił do tej polityki i dlaczego pan zrezygnował z tego? To znaczy, no, zawsze są takie momenty, kiedy człowiek jest zniechęcony i po ostatnich wyborach, nie ukrywam, rzeczywiście to zniechęcenie było duże, ale z czego ono wynikało? No po prostu z tego. Bezradności. Tak. Nie z bezradności, tylko że jako człowiek będący w polityce i przewidujący pewne zachowania, no przewidywałem, czym się skończy kolejna kadencja Platformy Obywatelskiej i pana Roberta Malinowskiego. I jak się wydaje, po tych 4 latach kolejnych, to raczej ja wtedy jednak miałem rację, że tak będzie i rzeczywiście te moje przewidywania niestety się sprawdziły, ale każde zniechęcenie mija i ponieważ Grudziądz jest moim miastem i jego los jest mi, nie jest mi obojętny i chciałbym, żeby, i jestem generalnie człowiekiem aktywnym i wydaje mi się, że mam wiele pomysłów na to, żeby coś w Grudziądzu zmienić i mam wokół siebie ludzi, którzy takie pomysły mają, dlatego też postanowiłem, że wrócę do polityki po to, żeby nasze miasto miało szansę, żeby nasze dzieci, które powyjeżdżały za chlebem, rozjechały się po Europie, w jakiejś realnej perspektywie miały po co do swojego rodzinnego miasta wracać, ponieważ nie jest mi obojętne, gdzie będą moje dzieci, gdzie będą moi synowie, moja córka w przyszłości i gdzie będą moje wnuki, więc też po to robię, żeby Grudziądz był miejscem, do którego Grudziądzanie, którzy w ostatnich 7-8 latach musieli wyjechać, będą mieli po co wracać.